Oblicz, ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, w których cyfra jedności jest o 3 większa od cyfry setek. Czyli zobaczmy, mamy liczby naturalne czterocyfrowe, czyli robimy sobie cztery kreski. I teraz chcemy, żeby cyfra jedności, czyli tu mam jedności, była o 3 większa od cyfry setek, czyli od tej cyfry. No to wypiszmy, jakie tutaj mogą być kombinacje tych dwóch elementów. Aby cyfra jedności była o 3 większa od cyfry setek, to jeżeli na cyfrze setek mamy 0, to tutaj musimy mieć 3. Jeżeli na cyfrze setek jest 1, to tutaj 4. Jeżeli tutaj 2, to tutaj 5. 3, 6. 4, 7. 5, 8. 6, 9. Czyli mamy, powiedzmy, ile to jest przypadków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 przypadków od 0 do 6. I teraz zobaczmy. Jeżeli postawię na przykład tutaj 0, a tutaj 3 i to jako jeden przypadek zapiszę, to wtedy to miejsce, w tym miejscu mogę postawić cokolwiek, byle nie 0, bo pierwsza cyfra liczby nie może być 0. Czyli tutaj będę miał do wyboru od 1 do 9, czyli 9 możliwości. A na tym miejscu mogę postawić cokolwiek w zasadzie bez ograniczeń. 0 tutaj może stać, czyli może być 10 możliwości. Czyli ile będzie tych wszystkich przypadków? Przypadków będzie tak, 6, bo jest, przepraszam, nie 6, tylko 7. Mamy tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 przypadków, że cyfra setek jest o 3 mniejsza od cyfry jedności, czy tam cyfra jedności o 3 większa od cyfry setek. Razy na pierwszym miejscu możemy wstawić 9 możliwości, na trzecim miejscu możemy wstawić 10 możliwości. I teraz tak, 9 razy 10 to jest 90, 90 razy 7 to jest 630. I to jest odpowiedź.